2 450 000 złotych na budowę lekkiej hali sportowej dla 7 liceum ogólnokształcącego. Liceum czekało na tą halę kilkadziesiąt lat. Kilka miesięcy temu z inicjatywy tutaj radnej Jeżyckiej, pani Kuberki, doszło do spotkania z dyrekcją szkoły, z przedstawicielami rady rodziców, aby no, pokazać mi ten problem, tą bolączkę. Rozmawialiśmy wówczas o różnych możliwościach rozwiązania tej sprawy. Wskazywałem na programy Ministerstwa Sportu, Sportową Polskę i właśnie ten stosunkowo nowy program Olimpia. Ja, jak zostałem dyrektorem, 2007 rok, to też o halę rozpocząłem zabiegi. Tu jest szereg też jeszcze innych spraw, było budowlanych do zrealizowania. Stopniowo wszystko jest też realizowane i tutaj tak bardzo ładnie zbiegły się działania i ze strony miasta, i pana posła, które zaowocowały tym, że no, dziś znaleźliśmy się w gronie tych, których wniosek złożony przez miasto Poznań został pozytywnie zaakceptowany przez pana ministra.